A zatem najlepszym bramkarzem turnieju został głosami trenerów uznany Michał Wcisło, Krakowia. Najlepszym obrońcą, obrońca Jagiellonii, Oskar Osipik. Najlepszym pomocnikiem, Krystian Wierzchanowski. Oczywiście z Korony Kielce. Najlepszym napastnikiem został wybrany Maksym Niemiec, Zagłębie. Najlepszym strzelcem Mateusz Peda, SMS Łódź. A MVP turnieju został wybrany Tomasz Wysocki, Legia. Przechodzimy teraz do pucharów i medali. W naszym turnieju szóste miejsce zajął zespół Jagiellonii Białystok. Wielkie brawa! Pamiątkowy puchar i oczywiście medale dla każdego z zawodników. Jeszcze raz wielkie brawa, oto przed Państwem zespół Jagiellonii Białystok. Gratulujemy fantastycznej walki i zapraszamy oczywiście za rok. Miejsce piąte w naszym turnieju zajął zespół Krakowi Kraków. Wielkie gratulacje dla zawodników i zawodniczki. Wielkie brawa, Krakowia Kraków. Miejsce czwarte zajęli gospodarze turnieju Zagłębie Sosnowiec.
Oczywiście każdy z zawodników oprócz pamiątkowego medalu, pucharu i pamiątek od miasta Sosnowca dostaje kilka słów motywacyjnych od naszego dyrektora do spraw młodzieży. To chyba najcenniejsza nagroda. Co lepsi oczywiście dostają też propozycję kontraktu. Wielkie brawa. Zagłębie Sosnowiec, czwarte miejsce. Pierwsze miejsce na pudle zajęła Korona Kielce. To trzecie miejsce w turnieju. Etykieta odpadła, wiadomo, chcieliby za pierwsze miejsce. To puchary za uczestnictwo dla wszystkich zespołów. W przyszłym roku, kto wie, może będzie etykieta właśnie z miejscami, a wtedy, patrząc po dzisiejszej prezentacji się tego zespołu, można spodziewać się walki o najwyższe cele. Wielkie brawa, oto zdobywca trzeciego miejsca w mini Ekstraklasa Cup, Korona Kielce. Jako drudzy na podium meldują się goście z Warszawy. Drugie miejsce w naszym turnieju zajęła Legia Warszawa. Legioniści w całym turnieju zdobyli 12 punktów, strzelili 19 bramek i tylko 7 stracili. I na ręce kapitana jeszcze do zaproszenia. Wielkie brawa oto, Legia Warszawa. A zwycięzcami dzisiejszego turnieju, którzy zdobyli 13 punktów, strzelili aż 26 bramek, jest zespół SMS Łódź. Dzisiaj zespół SMS-u był bezkonkurencyjny. 4 zwycięstwa i 1 remis. Zagłębie
Przekazujemy dalej. Wielkie brawa. SMS Łódź. Gratulujemy wszystkim zespołom, zwycięzcom w nagrodach indywidualnych. Dziękujemy Krakowi Kraków, SMS-owi Łódź, Legii Warszawa, Koronie Kielce, Jagiellonii Białystok i gospodarzowi Zagłębiu Sosnowiec. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i zapraszamy za rok. A teraz brawa jeszcze od zawodników dla publiczności, która tak dzielnie wspierała tutaj wasze poczynania.